Cukrownia w Przeworsku to pierwsza w Galicji cukrownia, która została wybudowana przez księcia Andrzeja Lubomirskiego w 1895 roku. Działała jako galicyjsko-bukowińskie akcyjne Towarzystwo Przemysłu Cukierniczego w Przeworsku. Lubomirscy propagowali w okolicy Przeworska uprawę buraków cukrowych, dlatego w celu dowozu surowca do cukrowni w latach 1900-1904 zbudowano specjalną wąskotorową linię kolejową, która działa do dnia dzisiejszego. Początkowo produkcja nie przynosiła jednak spodziewanych rezultatów, dlatego też podjęto decyzję o budowie rafinerii. Kiedy powstała w roku 1899, cukier z Przeworska stał się towarem luksusowym, pożądanym w kraju oraz za granicą. Jej rozwój przerwały wydarzenia I wojny światowej. 12 maja 1915 roku cukrownia spłonęła w pożarze wznieconym przez wojska rosyjskie, które wycofywały się po przegranej bitwie pod Gorlicami. Ocalała jednak rafineria, magazyny i budynki mieszkalne. Podniesienie zakładu po tej klęsce zajęło trochę czasu. Dopiero w latach 20. XX wieku wzrost produkcji zaczął być widoczny. Niestety kryzys w 1929 roku znów mocno zahamował rozwój cukrowni. Na jego skutek produkcja stała się nieopłacalna. Na szczęście początkiem lat 30. XX wieku sytuacja zaczęła się stopniowo poprawiać. Dobrą koniunkturę przerwała jednak II wojna światowa. 7 września 1939 roku cukrownia została zbombardowana. W ten sposób cukrownia działała do lipca 1944 roku, kiedy Niemcy opuścili Przeworsk. Cukrownia była wielokrotnie modernizowana. W latach 50. XX wieku, kiedy to została wówczas zaopatrzona w nowoczesne urządzenia i maszyny, jej moc przerobowa wzrosła. W 1975 roku Przeworska Cukrownia stała się częścią przedsiębiorstwa państwowego Cukrowni Lubelskie. W tym czasie była w pierwszej dziesiątce najlepszych cukrowni w Polsce na 78 istniejących. W 1995 roku cukrownię w Przeworsku przekształcono w spółkę Skarbu Państwa, działającą pod nazwą Cukrownia Przeworsk S.A. Jednak w 2002 roku znalazła się w stanie upadłości. Nie uratowało jej przejęcie we wrześniu 2003 roku przez Sud Cukier Grabów Spółka, a następnie w czerwcu 2004 roku przez Cukier Małopolski S.A. Ostatnia kampania cukrownicza w Przeworsku została przeprowadzona w 2003 roku. W 2008 roku budynki należące do cukrowni zostały wyburzone. I tak zakończyła się wieloletnia historia miejsca, którego nie zniszczyła żadna wojna ani czasy kryzysu. Ludzie zawsze ją odbudowywali, ponieważ dawała chleb nie tylko pracownikom, ale i całemu regionowi.